Ja właśnie chciałem się podzielić z wami takim obrazem, który właśnie otrzymałem w tym tygodniu, jak byliśmy na urlopie, bo do mnie o takie właśnie porównania przemawiałem i to zostaje na długo w pamięci, kiedy możemy sobie porównać i właśnie jakąś sytuację do czegoś. I właśnie to porównanie przyszło mi, kiedy byliśmy na plaży, bo tak się okazuje, że Morze Adriatyckie charakteryzuje się tym, że ma dużo plaży, które są kamieniste. Tak, wiemy, że Bałtyk to jest tam większościowo piaszczyste, ale tam jest dużo kamienistych. I zacząłem się zastanawiać właśnie dlaczego jest tak, że niektóre plaże są kamieniste, a niektóre piaszczyste. I kiedy tak się przyjrzymy, jak właśnie powstaje taki kamień, bo jak byliście może na takiej plaży, to wiecie, że te kamienie są okrągłe, są takie wygładzone, tak jakby wypolerowane. Nie ma tam takich kamieni może za bardzo ostrych. I właśnie kiedy się zastanawiamy, jak powstaje taki kamień, który jest wygładzony, po którym się przyjemnie chodzi, to tak naprawdę on na samym początku jest ostry. I no właśnie jak powstają kamienie? Najpierw jest skała. I kiedy ta skała się ukruszy, czy to jest jakaś skała w górach, czy to jest może jakiś klif nad morzem, no to te okruchy to są już kamienie. To już nie jest jedna lita skała, tylko to są kamienie. I one są ostre. One mogą skaleczyć, są nieregularnego kształtu. I właśnie od tego momentu zaczyna się proces, który się nazywa procesem erozji, czyli wygładzania takiego kamienia. I kiedy właśnie się tak zastanawiałem, to ten proces erozji musi posiadać jakiś, ma jeden czynnik, który musi zaistnieć, żeby ta erozja powstała. I tym czynnikiem jest właśnie woda. Jak właśnie, teraz będzie taki trochę wstęp dłuższy, ale kiedy na przykład w górach mamy te skały, które odpadają i stają się kamieniami, to właśnie woda powoduje, że te kamienie spływając niżej, one są coraz bardziej gładkie. Gdzieś tam w górach one są takie ostre, ale jak już będziemy gdzieś niżej, z nurtem pójdziemy, to się okaże, że tam większość tych kamieni są takie okrągłe. I to samo jest właśnie, jeśli chodzi o morza. Gdzieś tam przy samym brzegu te kamienie są może jakieś ostre, ale już przy samym, gdzie ta woda dotyka tej plaży, że tak powiem, kamienistej, to te kamienie są okrągłe. I być może właśnie to dla niektórych nie będzie jakieś, być może to będzie jakieś takie głupie porównanie, ale dla mnie to zadziałało na wyobraźnię i ja sobie przyrównałem, że my jako ludzie jesteśmy, możemy być przyrównani do tych kamieni. I tak jak mówiłem, do tego, żeby taki kamień stał się gładki, potrzebna jest woda i ona może działać albo bezpośrednio, ponieważ woda, jest takie powiedzenie, że woda drąży skałę, kropla wody drąży skałę. Więc woda bezpośrednio działa na kamień, ale również woda powoduje to, że kamienie o siebie ocierają i z takiego ostrego kamienia tworzy się gładki. I właśnie jeśli przyjrzymy się procesowi erozji, to, że tak powiem, definicja erozji to jest niszczenie. Jest sobie jakiś, powiedzmy, klif i on niszczy je. Jest skała i ona się kruszy. Ale w tym porównaniu to można powiedzieć, że ta erozja upiększa ten kamień. Ten kamień był wcześniej brzydki, był jakiś czarny od gliny. Źle się go trzymało, bo się wrzynał w skórę, ale teraz jest okrągły. Można po nim nawet przyjemnie chodzić. I znamy wiele właśnie takich podobieństw, na przykład jak garncarz, który kształtuje naczynie, który tą gliną tam musi odpowiednio ją kształtować. Znamy podobieństwo o tym, jak Bóg wytapia nas, kiedy jesteśmy oczyszczani. Na przykład w Malachiaszu w 3 rozdziale i w 3 wersecie czytamy,
że Pan usiądzie, aby wytapiać i oczyszczać srebro, będzie oczyszczał synów Lewiego, wytopi ich jak złoto i srebro, aż w końcu zaczną przynosić Panu ofiarę sprawiedliwości. A więc to jest to wytapianie i te dwa podobieństwa bardzo przypominają właśnie to, które mi się nasunęło, że my jesteśmy jakby tym kamieniem, który jest szlifowany właśnie, który jest pozbawiany tych ostrych krawędzi po to, żeby mógł być gładki. I właśnie one mają wszystko to wspólne, to, że chrześcijanin jest i powinien być szlifowany. I to może niekoniecznie brzmi dla nas dobrze, bo my byśmy tak chcieli właśnie po nawróceniu, żeby tak wszystko szło pięknie i gładko, że jesteśmy już święci, no to co tam trzeba szlifować, nie? Ale właśnie jest to konieczne do naszego wzrostu. W Ewangelii Jana w 15 rozdziale i w drugim wersecie jest właśnie napisane to, że Ojciec usuwa każdy pęd we mnie nieprzynoszący owocu i oczyszcza każdy, który owoc przynosi, aby owocował obficiej. I to oczyszczanie to nie jest jakieś tam pędzelkiem pozmiatanie kurzu, tylko właśnie w jaki sposób oczyszcza się pęd winorośli. Winorośl właśnie, żeby owocowała obficie, potrzebuje pielęgnacji typu przycinania na przykład. Jak na przykład mamy winorośl i czytałem, jak się z nią obchodzić, to czytałem na przykład, że za ostatnim winogronem należy zostawić 5-6 liści i obciąć dalszy pęd, żeby ten sok całkowicie już był tylko do tych owoców, a nie na to, żeby kolejne pędy i liście rosły. Albo między właśnie pędem a liśćmi wyrastają takie pędy poboczne. Je też trzeba obrywać. Czyli właśnie to oczyszczanie tego pędu nie polega na jakimś takim gładkim obchodzeniu się, ale na obrywaniu tego, co jest niepotrzebne. I to też jest, to też właśnie jest takie porównanie, że my rośniemy i jeżeli mamy wydawać plon, a Bóg chce, żebyśmy wydawali plon, to musimy się pozbywać tego, co jest niepotrzebne w naszym życiu, co być może gdzieś tam właśnie wyrasta jak z takiego pędu winorośli i powinno być odrzucone. I to nie jest, niekoniecznie jest to właśnie łagodne, ale czasami trzeba po prostu przyciąć i to czasami boli. I właśnie takie pytanie, czemu my tak tego nie lubimy? Bo kiedy sobie tak pomyślimy, tak po ludzku, no to czemu ma nas coś boleć? A to właśnie nie lubimy tego dlatego, że to wymaga od nas pokory. A pokora to jest coś, czego my jako ludzie jesteśmy, że tak powiem, pozbawieni od urodzenia. Bo pokora to jest właśnie uznanie własnej ograniczoności, że nie jesteśmy we wszystkim doskonali i nie wywyższanie się ponad innych, czy unikanie takiego chwalenia się własnymi osiągnięciami. I czasami to jest właśnie trudne zadanie. Ja wiem, że ja też czasami mam z tym problem, żeby być takim pokornym, żeby nie stawiać na swoim, ale poddać się działaniu właśnie Boga. I na przykład Filipian 2:3. Myślcie nie o tym, jak się wybić kosztem innych lub zaspokoić własną próżność, ale raczej w pokorze uważajcie jedni drugich za ważniejszych od siebie. Czyli dla chrześcijanina pokora to nie tylko poddanie się jakby pod działanie Boga i bycie Jemu posłusznym, ale też właśnie względem drugiej osoby. Żeby uważać innych za ważniejszych od siebie. Nawet jeżeli nam się nie wydaje, że ktoś nie ma racji, to jednak właśnie w tym obrazie tak odebrałem, że żeby się z tym podzielić, że musimy mieć innych uważać za wyższych od siebie. I jest to trudne zadanie, ale
mamy się od kogo uczyć, bo sam Jezus powiedział, uczcie się ode mnie, że jestem cichy i pokornego serca, albo że jestem łagodny i pokornego serca, więc sam Jezus dał nam przykład, żebyśmy chodzili w tej pokorze, a z tą pokorą jest również związana obietnica. Na przykład w 1 Piotra 5, 5 rozdział, 5 werset, czytamy, że podobnie młodsi bądźcie ulegli starszym, wszyscy zaś przyjmijcie postawę pokory względem siebie nawzajem, gdyż Bóg się pysznym przeciwstawia, lecz pokornych darzy łaską. A Salomon opisuje konsekwencje pokory, a przeciwieństwem pokory jest pycha. I jak właśnie przeczytamy przy powieści 29, 23 werset, czytamy tam, że pycha sprawia, że człowiek upada bardzo nisko, za to pokorny dostępuje czci. No, po ludzku wydawałoby się, że totalnie takie zaprzeczenie, nie? No bo jeżeli ktoś jest pyszny, to dlatego, że chce się wywyższyć, nie? A jak ktoś jest taki pokorny, to raczej tak, żeby być nisko, prawda? A tutaj mamy zupełnie co innego, bo w Bożym Królestwie działa to tak, że właśnie jeżeli ktoś się wywyższa, to upada bardzo nisko, a pokorny dostępuje tej czci i pokornych Bóg darzy łaską. I co więcej właśnie w tym obrazie mam do przekazania, to że żeby ta erozja postępowała, no to potrzebna jest woda. I im większy jest ten nurt albo tej rzeki, albo im większe są fale morskie, to tym ta erozja jest większa. I na przykład Jan 3,30, tam Jan Chrzciciel mówi, że jego musi być coraz więcej, a mnie coraz mniej. A więc im więcej tej erozji, im więcej Jezusa w moim życiu, im więcej oczyszczania, tym fizycznie, można powiedzieć, obiekt, który podlega temu oczyszczeniu, staje się mniejszy. Na przykład właśnie kamień. Najpierw jest taki nieregularny mat, te ostre krawędzie, ale on się staje coraz mniejszy. Kryształ, kiedy jest, to nie wiem, czy widzieliście, ale jak się wydobywa, to tak naprawdę na początku w ogóle nie widać, że to jest kryształ. To jest jakiś kamień po prostu, który ma może inny odcień od skały. I dopiero kiedy się go obłupie, kiedy jubiler weźmie narzędzia i go będzie kształtował, to on dopiero nabierze kształtu i błysku. Ale przez to czasami jego waga to może być nawet 1/10 tego, co było na początku. Tak samo, kiedy mówimy właśnie o tym wytapianiu złota czy srebra. Dlaczego się wytapia? Dlatego, że tam są te nieczystości i kiedy się stopi to srebro czy złoto, to te nieczystości gdzieś tam wypływają na powierzchnię i się spalają albo gdzieś się je oddziela. I w konsekwencji to, co jest na końcu, ma mniejszą wagę niż to, co było na początku, ale jest o wiele czystsze, jest piękniejsze. I właśnie to jest to, co zauważyłem, że jego musi być coraz więcej, a mnie coraz mniej, a wtedy jest możliwe to, żebyśmy się stawali piękniejsi w oczach Jezusa. I wracając do tych sposobów, które wymieniłem na początku erozji, jest potrzebna woda. Jak wiemy, woda symbolizuje bardzo często w Słowie Bożym Ducha Świętego. I tam pierwszy sposób to jest bezpośrednie oddziaływanie wody na skałę. Kiedy Duch Święty bezpośrednio przemawia do nas i przekonuje o grzechu i sprawiedliwości, albo kiedy objawia właśnie rzeczy, które wymagają zmiany w naszym życiu, to też czasami niektórych rzeczy my nie dostrzegamy. I jak Duch Święty nam mówi, że musisz to zmienić, to my się zastanawiamy, ale dlaczego? I czasami trudno się człowiekowi zgodzić z tym, co mówi Duch Święty, ale po prostu jest to prawda. I to jest ten pierwszy sposób działania Ducha Świętego. Ale drugi to jest, kiedy woda, unosząc jeden kamień, uderza nim o drugi kamień. I to jest właśnie coś, co dobrze jest sobie uświadomić, bo
Czasami Bóg właśnie posługuje się bratem czy siostrą, żeby nas wygładzić. A my po prostu czasami oskarżamy brata, że czujemy się zranieni przez to, nie? I to jest też ważne, żeby sobie to po prostu przyjąć, że nam się wydaje, że oj, ten brat czy siostra, oni jeszcze się nie nawrócili do końca, nie? A tak naprawdę to się okazuje, że to my nie jesteśmy do końca nawróceni. Bóg się właśnie posługuje czy bratem, czy siostrą, żeby to nas ukształtować, żeby to nas wygładzić. I to jest właśnie ważne, żeby sobie to uświadomić, żeby pochopnie nie rzucać słów na wiatr, żeby nie pociągać pochopnych wniosków po prostu, ale zastanowić się, że jeżeli w kościele może od kogoś dostałem jakieś słowo i ja się z tym nie zgadzam, czy coś takiego, to po prostu, żeby to przemodlić. Czy rzeczywiście to, co on mówi, to jest prawda, czy to właśnie przypadkiem ja nie powinienem się zmienić, czy to Bóg nie chce może, żebym ja został przez to przemieniony. I jest jeszcze jedno takie spostrzeżenie, które dostałem, że te kamienie, które są gdzieś tam na plaży, to może też tak mieliście że kiedyś, że na plaży zbieraliście te kamienie. Dlaczego? Bo były takie piękne, lśniące, bo miały żywe kolory. Natomiast kiedy ten kamień weźmiecie do domu, kiedy się wysuszy, okaże się, że on taki jest totalnie wyblakły. W ogóle traci wszystkie kolory. Się okazuje, że tam jest dwa odcienie i koniec, nie? A wydawało się, że tam jest 10 kolorów i że się tak lśniło, a on jest zupełnie szary, jakby był cały pokryty jakimś kurzem. I to nam pokazuje, że suche kamienie to jest tak jakby obraz człowieka bez tej wody, czyli bez Ducha Świętego. Potrzebujemy być zanurzeni w tej wodzie. Potrzebujemy być cały czas w obecności Ducha Świętego, żeby być pięknymi, bo inaczej to po prostu właśnie sobie zapisałem, że są dwa sposoby, żeby jakby uniknąć tego ścierania. I jeden to jest właśnie suchy brzeg, kiedy tam nie ma wody. Więc ani woda na nas nie oddziałuje, ani woda nie powoduje, że jesteśmy ocierani o inny kamień. I tam po prostu jesteśmy bez Ducha Świętego i możemy nie być ścierani, ale przez to możemy zostać tym kamieniem, który ma ostre krawędzie i który jest nieprzyjemny, po którym się źle chodzi. Ale jest też drugi sposób, że tak powiem. Jest to po prostu danie się wygładzić przez silny nurt rzeki czy silny prąd i dać się porwać po prostu, unosić się, bo właśnie te silne prądy morskie, one mogą unosić nawet duże kamienie.